Natomiast jeśli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, to chciałbym, żebyś własnymi słowami powiedział, co dla siebie oznacza naszym czytelnikom portalu, czym jest dla siebie brazylijskie jiu-jitsu. To jest taka miłość największa, wiadomo? Dla mnie to jest największa miłość, to jest poza rodziną oczywiście, to jest sens mojego, mojego życia i tak naprawdę nie wyobrażam sobie siebie bez jiu-jitsu, bez tego, co ze sobą to niesie, bez właśnie spotkań z ludźmi, którymi dobrze się czuję, a z tymi ludźmi spotykam się na macie i to jest teraz. W marcu odbywają się drugie już mistrzostwa Polski Gold Teamu. Czy mógłbyś coś o tej imprezie opowiedzieć? Jest to dla mnie bardzo ważna impreza, może nawet najważniejsza w roku. Dlaczego? Dlatego, że jadę do Brazylii na któryś raz z kolei. Zostałem członkiem Gold Teamu i tak naprawdę tym członkiem byłem sam jeden, a w tej chwili jadąc w tym roku do Swarzędza, tam przyjdzie około 400, może 500 osób z zaszczepkami Gold Teamu. Oczywiście nie jest to impreza tylko i wyłącznie dla zawodników Gold Teamu, ale też to jest otwarta impreza i przyjadą zawodnicy z tych teamów. Natomiast dla mnie jako założyciela Gold Teamu w Polsce jest to do wielkiej dumy, że jest tylu adeptów, którzy noszą nasze naszywki. 16 klubów. 16 klubów. I myślę, że to jest odpowiedź na to, że warto robić coś sensownego z ludźmi, dla których w brazylijskim jiu-jitsu jest pasją. Między innymi właśnie takim osobom jest Paweł, czy Sylwek z Koszyna, wszyscy naszli do tej, wszyscy trenerzy, którzy są ludzie z pasją, to tak, z takimi ludźmi staram się współpracować i to właśnie przynosi efekty i zawody organizowane właśnie przez Pawła będą tego przykładem. Poza tym dodatkową atrakcją i takim smaczkiem jest to, że w pierwszym dzień odbywają się zawody dzieci, a wiadomo, no, tak naprawdę dzieci to jest nasza przyszłość, musimy, jeżeli chcemy mieć zawodników na poziomie, to nie możemy patrzeć na chłopaków tylko i wyłącznie 20-letnich, którzy przychodzą do treningi, tylko musimy zaszczepiać właśnie tutaj miłość do brazylijskiego jiu-jitsu i do sportu w ogóle. Wśród takich właśnie chciałbym pięciu. Właśnie jesteś, Mariusz, mistrzem, za którym jakby twoje poprzednicy podążają i udało ci się to, co niewielu jednak mistrzom się to udaje, ponieważ większość mistrzów jest zbyt zajęta, żeby jakby przekazać tą miłość do swojej pasji, bo wyjeżdżają, prowadzą seminaria. Tobie czy mi się to udało, także wiesz, Paweł, to powinno być najważniejsze, prawda? Paweł, tak jak my tutaj rozmawialiśmy wielokrotnie. Ty jesteś zajęty, ja jestem zajęty i tyłu będzie, jeżeli dzieciaki nie będą chodzić ze mną na matę, to będziemy tak naprawdę takimi urzędowymi rodzicami, ojcami, tak? I a w momencie, kiedy córka i syn jest ze mną dwa razy na macie, córka dwa razy na macie, to mam z nimi kontakt. Zależy mi, żeby pamiętam taką scenę, podchodzi do ciebie Bianka, daje ci kartkę, a na kartce napisane tato kocham cię, nie? No właśnie, to o to chodzi, tak mówię, tak samo jak te dzieciaki, które przychodzą, że tak powiem, młodych, wisi tutaj jak małpa na macie, córka ze sobą w powarę, co w pasie, w kimonie. Nie o to chodzi, spotykamy się na obozach, te dzieciaki ze sobą żyją, jest, fajnie, super. Jest przyjaźń, jest rodzina, jest fajnie. Weź mi, jakbyś mógł, ja będę taką fajną sytuację, gdy twój brat Maciej był tu zaangażowany i była sytuacja, gdzie przyszła dziewczyna do ciebie, ty już z tą dziewczyną nie chciałeś się spotkać i Maciej musiał się, że tak powiem, zrobić ci alibi, gdzie ty stajesz za drzwiami, prawda? Czy tam, nie wiem, czy to prawda, bo jak to było, pamiętasz? No kiedy jeszcze nie byłeś tym mistrzem, więc możemy zdradzić, jakim Mariusz tym mistrzem nie był. Kurde, zaskoczyłem, nie wiedziałem, że to. Ja pamiętam. Maciek miał 6 lat i faktycznie przyszła do mnie dziewczyna, która miała się, mówiłem się na randkę jakąś tam. I ja stanąłem za drzwiami w domu, a Maciek wyszedł taki 6-latek. Wiadomo, 6-latek nie kłamie generalnie, a on powiedział, Mariusza nie, on musiał pojechać z mamą. On musiał pojechać z mamą tam do pracy, coś tam porobić i tak i ona uwierzyła, a ja później wyskoczyłem gdzieś indziej po prostu. No, a słyszałem,
słyszałem, że Maciej dotyczył się z tobą, że cię znokautował jako 6-latek, a nie jako 4-latek, 0-latek. Jako 4-latek, bo ja po prostu zaczęliśmy się boksować, jak go tam wdrażałem, tak, żeby go zachęcić. No on za dużo dostawał i musiałem go jakoś zachęcić do tego, żeby on nie płakał, tylko żeby boksował. Więc dałem mu się zakodować. Do tej pory wierzymy właśnie, że on jest zakodował jako 4 lata. Z tego względu, że różnica między nami jest 11 lat, to on miał 4, ja miałem 15 i ją uszalę. No jest tych historii więcej, myślę, że powoli będziemy odkrywać swoją osobę czytelnikom. Zdrowia życzę Ci, Maruszi, podajesz nam tyle, jak najdłużej dla nas było, bo dzięki Tobie... Nie, ja bym słuchał, że wszystkie jesteśmy razem. Dzięki takim osobom jak Ty, to warto cokolwiek robić, bo się chce. Naprawdę, nie dlatego Panu, że tutaj jestem u siebie dzisiaj, tylko zawsze. Dlatego piszemy do siebie SMS-y, Panu kocham Cię, także... Ale platonicznie. Platonicznie, tak jest. Platonicznie. Dziękuję bardzo. Chciałbym pozdrowić czytelników z portalu sporty walki.org.